captain is not an easy job. Trust me. Everyone depends on you. Always expecting you to have answers to all the questions. But when you are leading them into battle, you either know the right answers, or you put everyone's life on the line. You may try to save lives, or you may try to take them. Ready depth charges. Ready depth charges. Sonar, report. Enemy contact, bearing 28, 370 yards, moving right. All ahead flight, helm 40 degrees starboard. Bearing 355, 250 yards. We're gonna lose them, Captain. Steady as she goes. Lost contact. Captain! Give them hell! Hej, witam cię serdecznie na kontynuacji spółek z branży gamingowej. Kolejne spółki, które zostały nam po głównym nagraniu na kanale, dostępne są oczywiście w tym miejscu, w przeglądzie na jakinwestować.com, czy jeżeli mnie oglądasz, to na pewno już jesteś w tym miejscu. Przed chwilą oczywiście mieliśmy okazję oglądać Destroyera, czyli trailer ze stajni Iron Wolf. Mam nadzieję, że ci się podobało. Możesz wyrazić oczywiście swoje zdanie w komentarzu. No i przed nami oczywiście wyniki portfela całościowego, całej branży gamingowej. Zobaczymy, które spółki były najsilniejsze, najmocniejsze, które dały najwięcej zrobić w ostatnim tygodniu i od początku roku, czyli to wszystko przed nami. Jeżeli zostajesz ze mną, to pamiętaj oczywiście o wzięciu udziału tutaj w challenge'u, czyli sam decydujesz, ile spółek oglądasz, bo jeżeli będziesz aktywny, bo jak widzimy, tylko 14% widzów jest aktywnych, w ogóle bierze udział w jakiejkolwiek reakcji, no to wrzucaj łapę w górę i wtedy dzięki temu będziemy mogli zobaczyć jeszcze więcej spółek. I jeżeli teraz chodzi o poszczególne spółki, no to wiadomo, że oglądamy wykresy tygodniowe. Pamiętaj, że to, co widzisz i słyszysz, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem. Nie sugeruję się tym, dokonaj własnej oceny sytuacji i własnej analizy. Jeżeli chodzi o Games Operator, bo debiutant nam wchodzi oczywiście tegoroczny na ekran i zobaczmy, co tutaj ciekawego widzimy. Widzimy, że on po tym długim range oczywiście się wybił, teraz się skonsolidował troszkę wyżej, po tym ruchu korekcyjnym i zaczyna znów wybijać, czyli co jest w grze. Jeżeli to, co widzimy, jest prawdą i ma być prawdą, to oczywiście powinien silnie podbić pod zakres tego poziomu. Jego rozjechanie, czyli rozjechanie 48 zł, będzie pokazem siły w przypadku tej spółki, jakiś reteścik i nowy szczyt na Games Operator. Tak by mogło to wyglądać, jeżeli oczywiście będzie na to popyt, będzie wolumen, który będzie pchał tą spółkę do góry. Odpadnięcie z tych poziomów, bo to też jest strefa, jak widzimy, ona nie jest też bez powodu zaznaczona. Odpadnięcie, to niestety wkraczamy w zakres tego range'a i będzie znów albo mielonka, albo odpadnięcie poziom niżej. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, to jest Shery. Shery, który również się zachowuje i idzie swoim tempem, sekwencyjnie, spokojnym torem do góry. Zrespektowała poprzednie oczywiście poziomy. Teraz respektuje kolejne, które ją broni, czyli te 55 zł jest respektowane. Jeżeli chcemy zobaczyć kolejny poziom, no to musimy przede wszystkim silnie rozjechać 55 i w tej fazie wzrostowej pozaliczać jakieś ładne korekty, pchające ją na coraz to wyższe poziomy. No, Shery wygląda bardzo ciekawie. Pytanie, czy też w okresie wakacyjnym popadnie w konsolidację, czy czekamy na coś więcej. Jeżeli chodzi o Movie Games w tym momencie również jest na bardzo istotnych poziomach, zresztą cały czas wyznacza coraz to nowsze szczyty. Jak widzimy po tym ruchu, po tej rakiecie wzrostowej, wykonaliśmy jakieś delikatne zejście. Teraz w tym momencie oczywiście w grze jest wybicie poprzednich szczytów, bo jeżeli to zrobi, no to będziemy widzieć siłę na Movie Gamesie. Wtedy jakiś reteścik i kontynuacja wzrostów, odpadnięcie z tych poziomów, no to będzie test w konsekwencji tego poziomu, który tutaj jest zaznaczony. A jeżeli zaznaczymy, jeżeli rozjedziemy ten poziom i to wsparcie nie wytrzyma, to będzie już bardzo negatywna sytuacja na Movie Games. Pytanie, czy to w ogóle jest realne i możliwe. Kubik też pokazał siłę, czyli w końcu te spółki, które gdzieś tam się jakoś przebudzić nie mogą, widzimy, że no Kubik jest dobrą spółką, za którą
stoją dobre również informacje i jak widzimy, w końcu się zaczyna coś na tej spółce dziać. Widzimy, że wybili, rozjechali, jak ja to mówię, ten istotny poziom, czyli piąteczka jest rozjechana, nawet zapalili poziom maksymalny 5,72, czyli widzimy, że no, Kubik, jeżeli to, co widzimy, ma być prawdą, powinien pokazać silny popyt i kontynuować te wzrosty. Teraz jakieś odpadnięcia, ruchy korekcyjne do strefy mogą mieć miejsce, ale z nich powinien odwinąć i kontynuować oczywiście rajd wzrostowy, jeżeli to, co widzimy, jest oczywiście prawdą. Sytuacja słabości, no to niestety nie tylko i wyłącznie ruch korekcyjny do tego poziomu, ale wręcz rozjechanie tego poziomu, który oporował go przez bardzo długi czas. To będzie sekwencja negatywna dla Kubika i nic ciekawego tam już więcej nie zobaczymy. Jeżeli chodzi o Foreveren, to się też również zatrzymał, skonsolidował na wyższych strefach. Jak widzimy w grze, teraz jest oczywiście, jeżeli scenariusz ma być negatywny, rozjechanie poziomów dołem, te, które są zaznaczone, a pozytywne to oczywiście wybicie poprzednich szczytów. Zresztą one są już potwierdzone. Widzimy, że uaktywnienia się tam podaż dosyć istotnie, czyli po prostu musimy rozjechać te poziomy rakietą, aby na Foreverenie zobaczyć nowe szczyty. I znów on lubi mieć takie przestoje. Widzisz, lubi mieć takie przestoje, lubi mieć takie ruchy korekcyjne, bo wtedy zbiera moc. Jeżeli coś pozytywnego za tą spółką stoi, no to powinien wystrzelić i znów wykonać tego typu charakterystyczny ruch. Eleven Beat za to dostał bardzo silne oberwanie, tak jak widzieliśmy, zresztą zrespektował strefę, bo zamknął się o wiele wyżej i to jest istotny poziom, który można powiedzieć jest, nawet możemy go sobie zaznaczyć, bo on będzie teraz w grze. Czyli teraz, jeżeli to, co widzimy, ma pokazać nam pozytywny scenariusz, no to powinniśmy przede wszystkim kontynuować wzrosty, przetestować od początku znów te poprzednie szczyty, czyli jeżeli je przetestujemy, to rozjazd dopiero tych poziomów, czyli rakieta, daje nam paliwo na Eleven Beat na dalsze wzrosty, a odpadnięcie z tych poziomów, które są dwa teraz kluczowymi poziomami Eleven Beat, będzie pokazem słabości i kontynuację ruchu korekcyjnego w dół na tej spółce. Jeżeli chodzi o Sonkę, Sonka również bardzo ciekawie wygląda na wykresie, bo widzimy, że no, po takim ruchu korekcyjnym może mieć apetyt na to, żeby zaatakować poprzednie szczyty, jak najbardziej tak. Ich wybicie będzie dawać nowe historyczne maksy, a jeżeli chodzi o sekwencję spadkową, no to widzimy, poziomy są zaznaczone, odpadnięcie poniżej 14 zł to będzie wkroczenie w zakres tego pierwszego range'a. Jeżeli to by nie obroniło Sonki, no to będzie scenariusz bardzo negatywny wtedy. Creepy Jar, co ciekawego nam pokazuje, jest w bardzo istotnym miejscu. Jeżeli będziemy wybijać to dołem, no to będziemy testować poprzednie minima i taki jest scenariusz negatywny, pozytywny jak najbardziej po wybiciu poprzednich szczytów. Jeżeli to nastąpi, no to będziemy widzieć na Creepy Jarze coraz to wyższe poziomy przy tak silnych ruchach wzrostowych. No to jest aż zdrowe i pożądane, aby te korekty po prostu występowały. No i na koniec mamy króla gamingu, czyli CD Projekt, który również się nam tutaj skonsolidował na takim range'u. Wiemy, że no, dziennikarze nie do końca byli zadowoleni z tego, co zobaczyli na pokazie zamkniętym Cyberpunka. Oczywiście myślę, że studio będzie cały czas pracować nad poprawkami, no chyba, że to jest też podpucha, żeby jeszcze większe zaskoczenie dać rynkowi. Tak czy siak inwestorzy będą to rozgrywać, rozgrywa to kapitał zagraniczny, duże fundusze, rekini, CD Projekt jest cały czas na topie, cały czas na świeczniku i do momentu premiery na Cyberpunka w moim odczuciu będzie wygrzewane, będzie i kaszowanie zysków, i ruchy korekcyjne, i silne wzrosty. Myślę, że na CD Projekt to wszystko przed nami. Jesteśmy w istotnym momencie. Wybicie szczytów to są coraz to wyższe poziomy. Odpadnięcie z poziomów, które tutaj zaznaczyłem, niestety są pokazane słabości i pogłębienie ruchu korekcyjnego, jeżeli chodzi o króla. Jeżeli chodzi o teraz wyniki portfela tego głównego, to widzimy, że najwięcej dał zarobić Redzik, 177% w jeden tydzień. No to jest po prostu kosmiczna wartość, wręcz niewyobrażalna. H-Games 104, spółka, która się niedawno przebudziła, również przepięknie 104%, Carbon Studio 47, 37, Art Games, The Distance 24, 17%, Kubik, Sherry 12, czy 12 właśnie Bluber. I to są te największe wzrosty, jak widzimy, no spora ilość spółek jest na plusie za ten tydzień, a na minusie najmocniej oberwało 7 Level 18%, 17 Tibul, Falcon 11,5, 9,90 Eleven Beat, to są i 9,40 Vivid. To są te największe oczywiście spadki. Jeżeli chodzi o spółki teraz rosnące od początku roku, no to zobaczmy sobie, że tutaj mamy prawie 500% na Creepy Jarze, Blockchain Lab 472, 472, Redzik, OneMod 434, 277, H-Games, potem Setanta, nie wiem, 250%, Bubin 234, 227, Carbon Studio i to są te ci rekordziści, którzy no, naprawdę, jak przyznasz, sam wypracowali niesamowite poziomy i stopy zwrotu od początku roku. I zerknijmy na dół tabeli, mamy tylko i wyłącznie dwie spółki na minusie,
Allianz obrywa 53% i 13 EC Games. To są dwie spadkowe spółki, wszystkie inne są na plusie, dając odpowiednio wynik czysto statystyczny tego portfela 143% bez żadnej optymalizacji, a na tygodniu 28%. I tak to w tym momencie wygląda. Mam nadzieję, że oczywiście jesteś mocno zarobiony na spółkach gamingowych. Pochwal się, jakie jeszcze trzymasz w portfelu albo które obserwujesz. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegać w ten okres wakacyjny również zgodnie z Twoimi założeniami. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, hej!